Dzień dobry, środa 17 kwietnia, witamy się z wami. Ale cóż to za nowe wejście, takiego wejścia jeszcze nie było do tej rewolucja. Pory. Rewolucja. Rewolucja, słuchajcie, zmiany, idzie wiosna, idzie lato, więc czas na zmiany. Jedną z tych zmian jest właśnie to, że od dnia dzisiejszego wszystkie daily vlogi będą poziome. Dokładnie takie jak chcieliście. Mam nadzieję, że to wyjdzie, że to wypali, bo nieco inaczej to się mi nagrywa, powiem szczerze, ale spróbować warto. Zobaczymy, czy te zmiany wyjdą na lepsze, czy na gorsze. W każdym razie dzień dobry. Dzień dobry. Trzeba wszystko zmieniać. A zmiany dotyczą właściwie troszeczkę też intensywności, ale przede wszystkim też format. Bardzo dużo osób po prostu zwraca uwagę na to, że im się źle ogląda te vlogi, te daily vlogi pionowe, w tym formacie pionowym, no więc... Ale ja wam powiem, że jak teraz załączyłem w poziomie kamerę, to Marzenka mi się uaktywniła na Instagramie. Bo ja już się przyzwyczaiłam pionowa. Właśnie do tego poziomowego nagrywania. I teraz co, będzie przejęcie? Nie. Absolutnie. Także to czas będzie na zmiany. Częściowa zmiana. Ale słuchajcie, jeżeli chodzi o zmiany, to wszystko wam dokładnie powiem już w domu. Teraz wychodzimy z auta i zaczynamy ten dzień. A wam życzymy miłego dnia. O. Tak, miłego dnia. Pomimo tego, że u nas, u was pewnie też, bo w całej Polsce zapowiadali, że temperatura bardzo spadnie, ale ciepłego, miłego dnia. Nie no, Marzena mi ty przejmuje wszystko. Już w domu, na miejscu. A ja dzisiaj zanim właśnie, bo wam nie mówiłem, mówiłem to na Instagramie, bo wiecie, ja się jeszcze muszę trochę przyzwyczaić do tej formuły. Tak, muszę się mentalnie przestawić. Dzisiaj, słuchajcie, jedziemy do serwisu z naszym Volvo, ponieważ zepsuła się, jest jakaś awaria w gniazdku 12V, ten, który jest z przodu. I po prostu nie działa. Co się stało? Nie wiem. Bezpiecznik niby jest dobry. Obraził się. Może się coś obraziło. Ale ja wam powiem w ogóle to, że to się stało w momencie, jak auto stało na parkingu przez 3 dni, jak jeździliśmy z Kodą. Także nie wiem, co nie... Może jakiś protest? Bunt, wiecie, no. Tak to już jest, nie? Jedno auto, drugie auto stwierdziło, że o nie, kochany. Tak nie będziemy robić. Dobra. Marzenka robi śniadanie. A ja tu proszę bardzo, mam już nową klamkę. Klamkę dokładnie taką samą jak ta. I będzie dzisiaj ona montowana tutaj w pokoju, bo ta już też, jak widać, zepsuła się, no i trzeba ją po prostu wymienić, co to chyba dzisiaj uczynię, no bo drzwi, jak widać, się nie zamykają. Także taki jest plan. A co do dzisiejszych... O, a dzisiaj jest jajecznica na śniadanie. Tak, zrobię jajecznicę, bo mam jeszcze boczek, cebulka i będzie przepysznie. Odświeżacz już włożony do lodówki, bo kupiłam. Dawno już nie było tutaj. Ostatnio miałam taki z wkładem takim... Węglowym. Węglowym, właśnie. No ale stwierdziłam, że próbuję taki żelowy. To jest taki żel, no ja jakoś nie jestem przekonany do niego. Który znowu się utlenia i jak tam dojdzie do jakiegoś poziomu... Chemia. No nie wiem. Jak... A co? No wszędzie jest dzisiaj chemia. Nie wiem, możliwe. Dobra. Muszę zabrać moją lampkę, bo mi się tutaj udziubie i ona, słuchajcie, docelowo stanie gdzie te bazie. Tylko baźnik sobie jeszcze chwilę stoją, a lampka na razie... Ale w sumie to jest taki nowy tu. Pomysł na nią, bo pierwotnie... Tak, pierwotnie miała iść na balkon i może tam też wyląduje ostatecznie. Powiem szczerze, że teraz jak widzę, to bardzo wygodny jest statyw do takiego nagrywania. Może z niego będę korzystał przynajmniej na terenie domu, znaczy mieszkania, nie? No, słuchajcie, wracając do tych zmian. Dalej pozostaje ta sama dynamika daily vlogów. Czyli one nie będą takie przegadane, wiecie, 20 minut wejścia w jednym ujęciu, tylko będą maksymalnie ograniczone przez czas jednominutowy, tu się nic nie zmieni. Nie zmieni się sposób, wszystko będzie to samo, jedyna różnica jest taka, że jak mnie widzicie, jestem w poziomie. Bo były osoby, które mówiły tak, pisały, sporo osób, że wszystko super, wszystko fajnie, dynamika, treść, ok, ale ten format pionowy wam nie jakoś do gustu nie przypadł, a powiem wam, że działamy na tym pionowym formacie no od lata chyba, nie jakoś tak, od wakacji, czy od czerwca tamtego roku, czyli prawie rok i nie do końca to się widać przyjęło, więc wracamy do formatu poziomego. Takiego, jak jest we vlogach. O. Ale to jest nadal właśnie takie, wiecie, będą właśnie tak jak Marek mówi, minutowe takie wejścia. Będą bumerangi, wszystko będzie tylko, że tak, w tak, czyli będą takie typowe daily vlogi. I będzie więcej Marzenki, widzę. No, naprawdę, bo jak tak widzisz... A może... mnie to znowu widzisz jakoś tak blokuje. No bo ty jesteś format. Przyzwyczajony do innego formatu, a ja znowu do tego, dobra, nieważne? Nieważne. Pokaż klamkę!
klamki, powiem wam, nie będę za bardzo na razie pokazywał, bo ja czekam na tą pyszną jajecznicę, która już tu się chwila, właśnie przygotowuje. Jeszcze nic nie skwierczy, jeszcze nic się nie robi, herbatka będzie. Ale chwilę, jak ona się ma, przepraszam, robić? No bo ja jeszcze sobie przygotowuję. Sałatę trzeba zjeść. Słuchajcie, ta opcja jest zarąbista. Ta sałata już chyba jest tu z tydzień. I tylko delikatnie ją podlewać. Nic się ciągle świeża, nie dzieje, nie więdnie, nic tutaj nie czernieje, żaden listek, tylko sobie... Tak, odlewamy, płuczemy, znaczy podlewamy, płuczemy. No i widzicie, i koniec takich dywagacji, jak Marzenka by teraz wam zrobiła wykład o sałacie. O, kończę, ja już bym jechała, no. Kończę to wejście, ja czekam na śniadanie i widzimy się za chwil kilka. Klameczka już przygotowana, otwarta, także wszystkie elementy są kompletne. Za chwilę będę się brał za montaż. A tu proszę bardzo, jajecznica już prawie gotowa, herbatka się leje, pomidorek, pomidorek, sałata, jeszcze jest sałata? No jeszcze jest. No to się akurat kupi są w poniedziałek i będzie na cały tydzień. Dobra, Marzenka, słuchajcie, w ogóle odkryła, że znikły zimiórki tu. Ziemiórki, ziemiórki. A ja też mój zi. To znaczy, tu były nawet glizdy takie. Tak, one. A może te glizdy to zjadły? Czekaj, dmuchnę. Nie ma. Rusza się coś? Nie. No właśnie nie ma, nie? I teraz, a tutaj i były. I czosnek pomógł. Tutaj się ruszały, słuchajcie, takie malutkie, takie białe, wiecie, centeczki. No i teraz widzę, że ich nie ma. Tfu, tfu, jak to mówią. Odpukać no. I odpluć, ale... I cieszmy się tym. Chyba czosnek zadziałał, nie? Tak myślę. Pyszne śniadanie już prawie przygotowane. Jajecznica lekko ścięta. Ja na przykład nie lubię takiej mocno ściętej, takiej twardej. No taki kit, nie? Ja lubię taką lekko taką... taką pół na pół. Rzepietuchę. Ale słuchajcie, jajecznica jak jajecznica, a natomiast ten chleb to jest po prostu kosmos. Specjalnie dzisiaj ukroiłam 3 kromy, żeby wziąć tutaj. No bo mówię, nie, jak my mamy taki chleb, nie kupuję bułek. Naprawdę, chleb jest rewelacyjny, skórka elegancka, tylko że niestety trzeba po niego jechać do Katowic, no i to jest cały problem. No ale od czasu do czasu warto, naprawdę. Dobra, także bierzemy się za śniadanie. Smacznego, można nakładać. Smacznego, nakładamy jajecznicę. Pyszne śniadanie zjedzone. Jak widać za mną zmieniła się scenografia, ale jak widzicie to wszystko, to już jutro część z tego wyjedzie tu. Ponieważ jest taki plan, że będziemy już brać za ten pokój. Chociaż została mi jeszcze łazienka, muszę dokończyć tą podłogę. Bo tak już jest w łazience wszystko zrobione na tip-top. Jedynie ta podłoga, tam muszę fugi zdemontować, rozwalić je. I trzeba wtłoczyć ten środek, który uzupełni tą przestrzeń między kafelkami, żeby nie stukały. A ja, już wam pokazuję, biorę się za demontaż klameczki, która już za chwilę zniknie. No szkoda, powiem wam, te klamki z nami były prawie 20 lat bym powiedział, no ale się zużyły, nie? A że już są na tyle stare, nie ma elementów, nigdzie nic kupić części, więc trzeba je wymienić na nowe, chociaż ta mi się bardziej podobała niż ta, co kupiliśmy. No ale dobra, trzeba się z tym pogodzić. Biorę się za demontaż i montujemy nową. Jak to mówię, chwila, moment i klameczka zamontowana. No wreszcie, powiem wam, będzie można ten pokój zamknąć jak za dawnych dobrych czasów. O, tak się prezentuje. Bardzo ładnie, powiem szczerze. Pyk i wchodzimy. Tamta już była niestety wyjechana na całego. No, inspektor idzie. Sanitarno-budowlany. No fajnie. Wow. Ale od razu człowiek czuje, nie? Że jest lepiej. I bardzo fajnie się montowało te klamki. A to długo czekało na naprawę. Tu tak nie, tu 2 lata było chyba zepsute ta klamka w sumie. No, mniej więcej tak jak. Ale ta w łazience też. To nie. Nie no, była chyba tak samo. Tamta to już wieki. Jakby przecież... goście przychodzili, to jak można wejść? No przecież no. Było na gumkę, Marzenko. Na gumkę, a wiecie, że gumki lubią pękać. No także jest okej, jest dobrze, super. Tu w międzyczasie Marzenka mi przygotowała, muszę to ogarnąć wszystko. A Marzenka mi tu przygotowała już kawkę, jeszcze herbatkę. Dojechaliśmy na miejsce, ale ja wyglądam, wiesz jak teraz wyglądam? Jak w średniowieczu nosili pod takie, pod hełmy, nie? Ja nie wiem, jak się nazywało fachowo, ale dokładnie Marek z średniowiecza, dobra. Przyjechali, ale wieje, uważaj na drzwi, trzeba się wyłonić, no. Dobra, mam nadzieję, że to będzie, wiecie, pierdoła, a nie znowu jakaś naprawa, gdzie się trzeba będzie,
dzisiaj trzeba będzie umawiać albo coś takiego, bo powiem wam, mnie to zaskoczyło, nie? Nagle wsiadamy... Mam nadzieję, że to będzie szybki szpil. Tak, mam nadzieję. Zresztą pani powiedziała, że oni tylko sprawdzą, tak wiecie, na szybko, a w razie czego to się umówimy na zaś. Aha, mam nadzieję, że to nie będzie trzeba żadnego zasia, tylko a wiesz, co mi się przypomniało? No? Jak ja tu przyjechałem z tym naszym autem na lawecie. Aha, wspomnień czar. Ale to już druga taka sytuacja. No, ba, do trzech razy sztuka. A to Skoda później się zaszła psuć. Auto oddane, papier jest, będziemy teraz czekać na miejscu, podobno szybko, a my w tym czasie idziemy sobie pooglądać nowe modele. Nie, nie ma chyba nowych modeli, chyba elektryki są nowe, a reszta to tak jak było, bez większych zmian. Się tak wyraża. O, tu taki ładny Fordzik. O, tu stoi Volvo, widzisz? EX. Ale zobacz, jakie to jest ładne. 30. A to jest bardzo ładne. Nie? Superackie, wow. 1600 zł. Dziecięcy pojazd. No ładnie zrobione. Bardzo ładnie. A jak tu? I zobacz, jak normalnie Volvo wszystko jest na tym. No i powiem wam tutaj też. Chyba świeci się nawet. No, na pewno. Tutaj odpalę. Marzyna mówi, bardzo ładny kolor. No, powiem wam szczerze, że piękny taki kolor. Taki niby szary, niby błękitny. Ale w kamerze wygląda jak taki biały i by się odbijał jakiś błękit od niego. Nie, no to... No bardzo ładny. No w środku to też inaczej wygląda niż normalne Volvo, powiem ci. Jest mniejszy model, nie? Ale nie, no zobacz, tu tak pusto. Ja wiem, ale tu tak pusto, nie? Tablecik na środku. Może zwrócić. Ładny. Wow. Z tyłu. No, okej. No zupełnie inaczej. Brakuje tu czegoś, tak pusto chociaż... jest, nie? No. Ja zauważyłem, że te elektryki są takie minimalistyczne. Czyli im mniej, tym lepiej. Tu nawet dobra, nie przyzwyczajam się. Ładny, bardzo ładny. Elektryki są na razie... A tu jest V60, ale to już normalna benzyna jest chyba. No tak. A ten egzemplarz jest w takiej cenie? No to jest 100 ponad tysięcy tańszy niż nasze auto, a nasz jest dużo większy. No elektryki są dużo droższe, nie? No ale ładnie wygląda, nie można powiedzieć. No myślę, że to jest melodia przyszłości też, coraz zamieniam więcej tego. O, ale tu ciasniutko, popatrz. Tu mało miejsca, jak fotel odsunięty. Tylko dla mnie zawsze problem właśnie z ładowaniem takiego samochodu. Chociaż tutaj jest informacja o tym, że można instalować wewnątrz budynków, nie? Ale zobacz, jeszcze musisz sobie dokupić stację za 4000. No tak. Gdzie? No to 5000, bo to jest VAT jeszcze trzeba. Aha, z VAT-em. Także tą całą stację, no i właśnie. Naładowany, ale jak ruszasz w drogę gdzieś, nie? No daleko, to musisz to zaplanować. No, to musisz to troszeczkę przekalkulować, nie? Teraz o co tu nie chodzi? Możesz tak w ciemno jechać. Tak, ileś tam set kilometrów, nie? Ale ładnie, mi się podoba, powiem szczerze. Tu mamy to samo Volvo, co to jasne, tylko w wersji ciemnej. Tu akurat można się dostać do bagażnika, no i powiem, że bagażnik wygląda tu w kamerze dużo, bo jest szerokokątny, ale on taki duży nie jest. Kabel, no powiem ci, ten kabel waży kawę. Swoje, nie? Ale tu chyba jeszcze jest coś. No tu jeszcze jest aha, jakaś taka przestrzeń. Przestrzeń. No to można sobie pogłębić. No to takie autko miejskie, nie? Zdecydowanie. No, typowo miejskie. A tu jaka informacja cała. Co wolno, co nie wolno. 78%. Tak? Pokazuje ile? Tak, tak mi się wydaje, nie? Te 78%, 204 km. Aha. Chyba, że tak. Tak to biorę na logikę. Powiem wam, że to chyba nie będzie szybki szpil, bo już godzina mija, informacji nie ma, także nie wiem do końca co z tym autem. Także to chyba nie tylko bezpiecznik, a Marzena ma minę boską. Nie, bo właśnie czytam w internecie, że na Dolnym Śląsku powstaje tunel z podgrzewaną jezdnią i będzie to najdłuższy tunel w Polsce. To jak w Dubaju, a słyszeliście o tej burzy, co była w Dubaju we wtorek?
Ja nawet nie wiedziałem, jeśli wchodzę na internety, czytam, a tam po prostu Dubaj tonie. Ale jaki zalany Dubaj, po prostu powódź. Tam w ciągu, no iluś tam godzin spadło tyle wody, 100 litrów wody w ciągu roku. 100 litrów wody na metr kwadratowy, no. Ale też czytaliśmy, że oni sobie sztucznie wywołują też takie burze, nie? Znaczy te deszcze, takie, ale chyba coś nie pykło, niekontrolowanie burzy. Chyba chcieli doświadczyć jakiegoś kataklizmu, ale co naprawdę, jak to tam wszystko płynie. Tam to bogatemu zabroni. Po prostu auta pływają, samoloty, lotnisko zalane. Także widzicie, taka wiadomość niezbyt dobra. Ale kto by się spodziewał, nie? Że, no ale wiesz, teraz w klimacie są takie zmiany, że wszystko możliwe. W pustyni, aż taka powódź, nie? Ale tam trąba nawet powietrzna była chyba też. No jak to takie tak filmiki na chodzą, już nie widać, to faktycznie niebo zrobiło się nagle, nie wiem, szaro-zielono coś tam. A woda to po prostu rzeka, nie? Nagle. Ale dobra, odchodząc, słuchajcie, od tematu Dubaju, pisaliście, bo my akurat się jedziemy do Ikei na, znaczy nie tyle na zakupy, co ja na pomiary jadę, to jest dopiero ja jak berety, ale pisaliście, wiesz, że w Gliwicach otworzyli małą Ikeę? A to nie wiem. Ja też nie wiedziałem. Ja wiem, że tu jedynie w Katowicach jest Ikea. Ale mała Ikea. A co to znaczy mała? To jest coś takiego jak mała Ikea? Nie wiem, słuchajcie, mała Ikea. Żebyśmy tam podjechali i zobaczyli, co to jest. I powiem wam, że kiedyś będę musiał tam odwiedzić tą małą Ikea. A może jaki punkt sprzedaży? O, nie, myślałem, że auto, nie, a to jeszcze serwis. Nie jest. Jest. Auto naprawione. Czyli jednak to był bezpiecznik. Koszt 18 zł. Więc nie jest źle. Marzenka tu już kombinuje, jak do auta się dostać. Ale dostała się. Wszystko działa, wszystko zrobione. To najważniejsze. Ale powiem wam, półtorej godziny to trwało prawie. No, półtorej godziny. Od 12. Także, no ale ważne, że zrobione. I myślałem, że więcej będzie, a tu 18 zł z bezpiecznikiem. No bo wymiana bezpiecznika. Ale wiesz, co jest dzisiaj drogie? Nie bezpiecznik, usługa, nie? Tak, usługa jest droższa. No ale i tak za taką, no wiesz, 18 zł to jest dużo, dobra. No nie jest dużo. To co, sprawdzamy, działa? Czy ładuje, czy tu jest działa? Znak, słuchajcie, uwaga. Ding, ding, paj się odpalił, to znaczy, że wszystko. Może się niektórzy zdziwią, że ja powiedziałem, że tanio. Ale ja wam powiem, że właśnie dzisiaj są takie czasy, że towar nie jest z zasady tak drogi jak usługi. No tak. I faktycznie, no myślę, że taki bezpiecznik może kosztuje z 5 zł, może nawet nie wiem, trudno mi jest powiedzieć szczerze. Natomiast no, usługa dzisiaj, tym bardziej, że to trwało długo, nie wiem, co tak długo trwało, bo to ten pracownik musiał trochę czasu tam przy tym podłubać, nie? Chyba, że auto tylko stało, a ono dookoła chodzi. No nie wiem, no ale nie. No ale nie, ja wam powiem, że jestem miło zaskoczony. Aha, ceną. Bo ja zakładałem, że 100 to może kosztować, nie? No tak. No ale wiecie, ja sprawdzałem, widziałem, wszystko było ok. No ale szczerze się przyznam, nie? Ja nigdy nie miałem okazji wymieniać bezpiecznika w aucie, bo nigdy nam się bezpiecznik nie przepalił. I ja nawet nie wiem do końca, jak to powinno wyglądać, ten bezpiecznik przepalony. Wiesz, co ci? Mhm. Normalny to ja wiem. Ale czy taki stopione, no nie? Właśnie. Tam taki plastik. W Skodzie nam nigdy nie poszedł, w Renault nam nie poszedł, w Peugeotie. Dotarliśmy na miejsce. Ja już Michał się mówiłem, że w Gliwicach jest podobno mała Ikea. Trzeba tam gdzieś pojechać. Mogliśmy musimy się tam wybrać. No ale jakoś tak tu przyjedziemy, sprawdzimy co i jak. Biorę swoje. Oczywiście czapeczka musi być, bo jest, powiem wam, kiepsko, dalej chłodno. Dobra, zamykamy i idziemy. Jeszcze pewnie jakiś obiadek wpadnie, czyli kulpeciki. Kulpeciki. Klopsiki. Są klopsiki, no klopsiki. A klopsiki, pulpeciki na to samo wychodzi właściwie. No dobra, nie będą klopsy. Może i być klops. Dobra, idziemy. Okrągłe. Co mówisz? Mówię, że to okrągłe i to okrągłe, nie? No, tak jak ja. Z każdej strony okrągły. No właśnie. Ale powiem wam, puściutko coś dzisiaj. Nie ma dużo ludzi. Nie wiem, co to się dzieje. Ta godzina, 14. A tu pusto przy kasach. Dobra, czekam na dziewczyny. Idziemy coś wszamać. Idealna godzina na obiad. Pora na obiad, powiem tak. Powiem wam, w Ikei zmiany. Już nie ma wózków na jedzenie. Tylko są tacki, takie pojedyncze były po prostu. No i co? I trzeba sobie teraz poradzić jakoś z tym. Marzenka, że tak powiem, zajęła stolik. A my z Michałką jakoś musimy się pomieścić na tych tackach. Dlaczego? Co? Co mówisz? Jakoś się pomieścimy. No jakoś się pomieścimy. Jakoś to się jakoś tak było. Smacznego podano do stołu.
Ale powiem wam, jak zwykle najlepsze buraczki. Ja je uwielbiam po prostu. Buraki są bardzo dobre, ale ta surówka, taka sałatka z krewetkami też jest przepyszna. Zawsze jak jesteśmy w Ikei, to obiad w Ikei musi wlecieć. No i tradycyjnie, ja ostatnio, kiedy ja tu jadłam coś innego, ja zawsze tu jem klopsy. A ja nie, ja wam powiem, od jakiegoś czasu jem tylko klopsy. Żeby były z konfiturą, z tymi, no. No, z borówką. Nie, borówka czy to żurawina jest? Żurawina, ale ja mam, słuchajcie, bez sosu, bo ja za tym sosem nie przepadam. Ostatnio mi pani nalała, bo zapomniałem powiedzieć, no i dobra. Ale dobra, jemy smacznego. Obiad zjedzony, czas przystąpić do pomiarów. Mam wszystko przygotowane, proszę bardzo, karteczka jest, jest miarka. Ale miarka bardzo profesjonalna, czemu? Jaśka mówi, co ty będziesz robił? O, patrz, cyk, no widzisz, pójdź. No pójdź, pójdź. I proszę, jak pięknie trzyma. A to tam mierzysz? Nie, muszę, słuchajcie, zmierzyć fronty. Ale 60, 80, 40, co? Mamy inne. Ale nie, mi chodzi dokładnie o wymiar wysokości. Tu chodzi dokładnie o pół centymetra. Czy jest ok, czy nie. Tylko muszę odpowiednie fronty znaleźć, no i będę sobie mierzył. O, Michaśka już korzysta z lustra, a Marzenka mnie tu widzę odwiedziła. Nie, ale tu Marzena ciągle nie kuma, o co mi chodzi. Nie, ale to nie będziemy takich frontów mierzyć. Ten nie może być z racji tego, bo ten ma, o, widzisz, ma taki frez. A to nie może być z frezem, musi być cały. Więc ja idę już na kuchnię. O, dobrze, no ale ja może coś zobaczę ciekawego, biorę moją kartkę. Dobrze. I tu jeszcze nowości. Dzisiaj są zupełnie inne, a Marzena mówi, że są takie same. Ja wam powiem, że no akurat wazoniki takie same, natomiast w tej części jest coś innego. Nie ma w ogóle zegara. Tu był taki fajny zegar. Taki niebanalny, już go nie ma. To chyba było, ale tego nie było. To jakieś chyba koszyczki takie są, nie? Nie, to są świeczniki. Świeczniki? Tak, natty lighty. A faktycznie, no ja bym to wykorzystał jako, wiesz, jakieś pędzle, długopisy, nie? Sobie wyjść na jakieś kredki. No. A ja myślałam o pędzlach do makijażu, bo właśnie też można takiego pojemnika. W życiu by nie wziął do świecznik. Nie jest potrzebny, więc nie kupię zestawu. No. Ale mam nadzieję, że coś się znajdzie. A to taka ładna, ale ciężkie, matko. Osłonka na doniczkę, no kubeczek. A to jest chyba wazon, tak myślę, albo mnie zaskoczą czymś. Nie, wazon. Dobra. No zegary zmienili, bo były inne tu kiedyś. Marzena mówi, że takie kubki skądś kojarzy, a dokładnie ten materiał. No identyczne prawie, że talerze mamy kupione w Homlinie. W Homli chyba. Nie, to nie była Homla. Duka, o, Duce, właśnie. To jest chyba jakiś taki bardzo popularny motyw, że tak się wyrażę. O, nasza sofa i nasz fotelik. Czuję się jak w domu. Ale przytulnie tu jest, powiem szczerze. Ale fajnie to jest zaaranżowane tutaj, nie? Bardzo. Nawet pasują tutaj też te podłogi. Podobna lampa też, nie? Chociaż mamy troszeczkę w innym stylu. No, nasze jest trochę większe. Ale... ale też taki klimacik. Ten klimacik, tutaj jest ten klimacik ukryty. W tym kabelku. No. Ale ładnie zaaranżowane, o. Maszyna do pisania. Ale jakiej marki? Proszę bardzo. Pomimo te fronty, to nie jest nasza bajka, ale wymiary będą idealne. Ale coś takiego też będzie, nie? Tak, właśnie to jest 20. No i właśnie i zobaczysz, że on. Ciekawe, czy będzie miał dokładnie 20 cm. Dobra, ja tu się posłużę. A ty masz sprzęt cicho, przygotowany. Tak. Widzisz, ile ma? 19,5. Ale taki nie mam szoku. Ale chodzi o to. Mieć, no. Chodzi o to, że to jest to, co ci mówię, że jak jest nawet 20, to ona jest pół centymetra mniejsza po to, żeby tutaj też pary, jak zamkniesz, były. Żeby można było normalnie otwierać. No i tak, o to mi chodziło. Ale to jest mylące w sumie, nie? Jak... nie, bo ty kupujesz 20, ty nie mierzysz, ale jak dajesz na zamówienie ciąć płytę, no właśnie, to no. Musisz dokładnie wymiar podać. Czyli to było 19,5 zamiast 20. No i dlatego ja tego chciałem zrobić, bo nasza kuchnia i tak nie jest standardowa. Bo jest tak pocięta, tak pokombinowana, także ja teraz biorę, słuchajcie, kartkę, mierzę wszystko dokładnie co i jak i będę wiedział, jakie będą miały być wymiary naszych nowych frontów. Na lodówkę, słuchajcie, też będą trzy, jak gdyby drzwi, będzie raz, to będzie ten zamrażalnik. A tu będzie gdzieś dwa. Cięcie i góra, ale te dwa fronty będą i tak połączone. One będą połączone, bo byś nie otwarła, wiesz co chodzi. No ja rozumiem, bo lodówka ma drzwi, a tu się skończy 60 gdzieś prawdopodobnie. Także tak to mniej więcej będzie wyglądało, no. I tu będzie łączenie od środka. Mówię ci. Dobra. To będzie a największym cudem będzie ta. Spoko, już twoje projekty wyspa. Żeśmy przechodzili, także mam nadzieję, że ten A najlepsze będzie... co było? Okej.
okap chowany w tym blacie. Ale działało na początku. On może i nadal działa, ale my z niego już nie korzystamy. On nawet, słuchajcie, działał, ja wam powiem, że okap, który zrobiłem, on działał na dotyk, on się chował. Tak. On się wysuwał z blatu, wyglądał bardzo profesjonalnie. I był metalowy normalnie. No i działa, także powietrze rzeczywiście było zasysane, tak, nie? Tak, tylko że to tam był taki problem, że to się potem coś posypało, kabelki się porąbały, no i przestało działać. No. Dobra, koniec. Przygotowana karteczka, oczywiście wcześniej to było w domu rozrysowane, co i jak. Interesują mnie zarówno te wymiary pionowe i poziome, jak i na jakiej wysokości są gniazda na zawiasy. Co pomierzone? Wszystko, słuchajcie, pomierzone, wszystko wiem. Dokładnie, jak to teraz, tak, że tak powiem, idealnie zmierzyłem. To na każdym wymiarze jest mniej o 3 mm. I te 3 mm to jest właśnie ta przerwa, która jest tu między wszystkimi frontami, żeby mogły normalnie działać, funkcjonować. Także jest wszystko zrobione, można front zamawiać w tych rozmiarach. Na te stare nasze te korpusy. Tak? Dobra. Też wiem, że gniazda są na wysokości 5 cm, licząc od krawędzi górnej i dolnej, i 2,5 cm, licząc od boku, bo to też jest ważne. No tak, jeżeli, żeby właśnie, pasowało. No, jeżeli ktoś ma ci dociąć pod te korpusy, które mamy, no to faktycznie te rozmiary są... To ale jeszcze tu zobaczymy teraz te fronty, jak jesteśmy, te wiesz, które... No tak. Te które... co oglądaliśmy na początku, czy one faktycznie tak komuno wróć, czy są fajne? Dobra. I potem będziemy wszystko jeszcze rozważyć, analizować i przeliczać. No i to są te fronty, które oglądaliśmy. Nie wiem, może Marzenka się pierwsza wypowie, jak jej się podobają. Nie no, mnie się podobają te fronty. One by pasowały do tego, do tej kuchni, którą teraz mamy. No bo ona jest w takim stylu... kamienicy. No mieszkanie w ogóle jest w takim stylu. I cegła, takie i tak klasyczne, dalej. Nie? Takie brązy by pasowały. Po drugie, ona nie jest za ciemna, bo tam czarna to mi się nie widzi. Czy bardzo ciemno-brązowa. No a ta jest dosyć taka spoko, tylko czy to jest to? Nie. Tak, to są te fronty. Te fronty? Tak. A tylko... czekaj, tu mamy informację. Dom. I to jest, słuchajcie, ciekawe, bo tutaj cały zestaw 11 tysięcy, a jak ja sprawdzałem przez ich ten... Poprzednia cena no, o 400 zł mniej, nie? No ale zobacz, tu ma szafę, a jak ja sprawdzałem... Nie, o 500 zł. Do nas to po prostu cena wyszła jakaś kosmiczna. Ja nie wiem, czy tam w tym całym planerze mają stare ceny jeszcze, czy co? Nie wiem. Wiesz co, może teraz są promocje? No według mnie też się ładnie one prezentują, powiem szczerze. No i zapytać można, a to widać, że to jest tu decha po prostu, deska, ta ramka. A to jest chyba płyta, ale jakiś taki, patrz. Widzisz? Matka, jaki to jest ten. Ale to one giętkie. Są połączone, tak widzisz? No, no sklejone po prostu, nie? Kołeczki sklejone. No dobra, zobaczymy co jak, będziemy się zapytać. Ale też, że oczywiście te na wymiar też są brane jak najbardziej pod uwagę. Ta teczka już zawiera wszystkie informacje. Tak, zawiera informacje, wycenę, wszystkie szafki, nie szafki, fronty, cokoły, no, nawet zlew. Ale ja wam powiem jedną rzecz, wycena. Że ja jestem w szoku. Jak wycenili się z Marzeną przez ten planer ich, nie? Kuchnię. Tak. To słuchajcie, wyszło za same elementy, 24 tysiące. Ja nie wiem jakim cudem, ale ja tak podliczyło. Ja nie wiem co ty tam wyceniałeś, ale dobra, nieważne. A teraz się okazało, że cena spada do 12 tysięcy, montaż 2 tysiące, transport 500 zł. Tak, bo z montażem, tak. No. I to znaczy nie ma tutaj oczywiście tych sprzętów AGD, jest zlew, nie tylko? Tak. No, bo to też czasami... Znaczy, bo to co mamy, to nie potrzebujemy nowego, nie? Ale... Ja jestem zaskoczony. Musimy to, i to bardzo. Tak, teraz trzeba to przemyśleć, trzeba to porównać na nowo z tym, co ja, że tak powiem, tam sprawdzę sobie w tych frontach. No i wtedy będzie można podjąć jakąś decyzję. 20 zł. Dorwałem taką lampkę, która imituje zachód słońca. No jestem bardzo ciekawy, jak ci to efekt daje. Dwie dychy, a powiem wam, że może zrobić jakąś robotę, jak się to mówi. Także chyba w nią zainwestuję i sprawdzimy w domu, co to jest. Taka lampka. Lampka emitująca zachód słońca. Co myślisz o tym? Czy nie kupować tego? No, Marzena decyduje. Nie, ja nie będę decydować. To ty sobie decyduj, ty jesteś gadżeciarz. No wiem, że jeżeli to wziąłeś, to już po coś, nie? Nie, chcę sprawdzić. Czy widziałeś kolendretu? Nie widziałem. A nie biorę tego. Nie, no dobra. Nie, Marzena mnie przekonała, powiem wam. Zachód słońca. Nie będzie zachodu słońca. Powiem wam, będzie wschód i tyle. Dobra, odkładam na miejsce. Z tego co widziałem, tu jeszcze są
lampki imitujące księżyc. A już wam pokazuję, szybko zdążę. O, coś takiego. Już dawno nie mieliśmy okazji jechać w takim korku, powiem wam. Korek, jak ktoś kojarzy Katowice, od wyjazdu z tunelu, a jesteśmy przy Oszą, jak się jedzie na Chorzów. I korek, jak jest, tak jest. Ja na początku myślałem, że coś się chyba stało, a to raczej zwężenie, bo remontują most. Teraz jesteśmy aktualnie... Bo jesteśmy w szczycie. To nie jest szczyt, to jest jakaś dziwna sytuacja, bo między tirami już jesteśmy. Także jedziemy. No już z Ikei jedziemy dobre... Pół chyba godziny. 40 minut, pół godziny. Ponad. A końca nie widać. Także, zaczyna padać. No, to akurat było do przewidzenia. Ale koreczek jest, powiem wam, niezły. Jeszcze na koniec czas odebrać przesyłeczkę. Ale to jest wyjątkowa przesyłeczka, powiem wam. Bo to jest nowa tykwa dla Marzenki. Tykwa naturalna, podobno najlepsza. Nie wiem. Tak, zachwalaliście, więc kupiłem. Jedziemy. Jedni robią kawę, a inni będą robić yerbę. Ale popatrzcie. Jakie przyszło cudeńko. Ja myślę, że to Marzenka powinna otworzyć, w sumie nie ja. Więc może poczekam na Marzenę. Tak się to prezentuje w kartoniku. To jest ta stara tykwa. Stara, nowa. Bombilla, czy jak to tam się nazywało. A za chwilę zobaczymy, co to za cudo przyszło. Ale to jest takie leciutkie, powiem wam. Mi się wydaje, że ten karton jest cięższy niż ta tykwa. No i jak się prezentuje? No, otwórz sobie sama. O, już ta bombilka jest inna. Bombilla, ale tak widzę, tak? To tu to wykonanie takie słabe jest, nie? Tak? Popatrz, jak to odstaje, widzisz? Tu, gdzie? Tu to łączenie. Ach, tutaj. Mówisz, no, że farfocle będą. No tu jest lepiej. No. Chyba, żeby to trzeba było, ale nie, nie będziemy. Dobra, czekaj, woda mi się gotuje, wyłączę, bo będzie wtedy miała odpowiednią temperaturę. No, dobra, jestem ciekawa. Tutaj jest jakaś szczoteczka. Wycier do mycia chyba bombilli. Tak, tak, bo to do tego służy. Czekajcie. Dobra, potem... No i teraz najważniejsze. Wow. Ładne? No. Ja tylko widziałem na zdjęciu. Ale lekka. No mówię ci, to jest chyba lżejszy niż ten karton. Ale to jest wykonane z naturalnego... Owoca. Tak. Pachnie? To pachnie takim... takim... wędzeniem, takim opalonym czymś? Co to w ogóle jest? Nie no, to się chyba myje, Marzeno, jak to się może nie myć tego? Dobra. Ładnie wykonane. Yerba, 24 godziny. Ale co 24 godziny myć to? Moczyć? Nie. Dobra, Marzenka, słuchajcie, przeczyta instrukcję, co i jak. No, o to bombilę, tu mi chodziło o te brzegi, jak widzicie. Nie wiem, może tak ma być, po prostu tak wygląda. No, ogólnie się prezentuje ładnie, nie powiem. Jest taka dosyć ciężka. Ona jest nawet cięższa chyba niż ta tykwa. Mhm. Nie? Wszystko jasne? Leki seed for 24 godziny, nie? Czyli co? Sypie inside yerbę and dodaj ciepłej wody. No to okej. I może 24 godziny. No i co? 24, potem za pomocą łyżeczki, ostrożnie. Trzeba się zapoznać z instrukcją, mówię ci. To jest skomplikowany proces. Także widzę, że Marzence robotę zrobił. Dobra, Marzenka zapoznaje się z instrukcją obsługi. Ale są na pewno trzy różne kroki. Takie przygotowawcze, jak zaparzyć tradycyjną yerbę i jak czyścić to naczynko. Ale faktycznie Marek zwrócił mi uwagę, że kurczę, to jest jakieś takie chybotliwe. No może jak nalejesz do tego, wiesz, to co pijesz teraz z tego czy z tego? Nie, tu muszę się zapoznać z instrukcją, żeby tego, wiesz, żeby to dobrze, wiesz... Ale pachnie bardzo ładnie. Miałem okazję powąchać i powiem wam, mi to w ogóle rybą tak pachnie. Taką tak wędzoną. Rybą wędzoną, takim wędzeniem, takim... Węgorzem, coś takiego, nie? No to mnie zachęciłeś, powiem ci. Dobra. Dobra, zabieram się. Marzena zapozna się z instrukcją, ale chyba... Jak teraz wpadnie ta... Ale wiesz, że z tym może być dużo lepszy smak? Może być ten smak, bo już sam zapach też, nie? Powoduje, że coś innego. Dobra. Jak ktoś wie co i jak, dajcie znać, czy korzystaliście już z takiej naturalnej... Tradycyjnej, naturalnej, tak. Raczej naturalnej tykwy, czy nie. Jestem ciekaw. No chyba jest połowa, co? No myślę. Już wszystko jasne, co i jak zrobić przed pierwszym użyciem. Nie jest takie proste, jakby się wydawało. No i czasami trzeba użyć po prostu translatora. No nie da się ukryć. Dobra. Czyli tak. To naczynko.
trzeba przygotować najpierw do użycia, czyli wsypujemy yerbę, tak mniej więcej połowę, ponad połowę i zalewamy wrzątkiem. Pozwól, że ja to przytrzymam, bo ono się tak... No raczej, może ja ci coś, wiesz co, dam jakąś miseczkę, bo to może bąsnąć. Tak? No jest, no i tak to zostawiasz, nie? Do pełna? Tak, do pełna. Jeżeli woda odparuje, to po jakimś czasie trzeba też dolać. No i tak przygotowaną tykwę odstawiamy na 24 godziny. Po tym czasie pozbywamy się wnętrza i bombillą wyskrobujemy także... Dobra, ja to odłożę, bo to jest gorące. No, nieźle. No bo wiesz, jednak wrzątkiem. Normalnie yerby nie zaparza się wrzątkiem, tylko tak temperaturą no, 70-80 stopni między tym. Także teraz... I potem tym wyskrobuje się tą zawartość. Ale to musi dobę najpierw postać sobie, tak? No, czyli jutro o 19 można przygotować pierwszą. Tak, bo... O, widzisz? Także ona sobie teraz tu będzie... A ja myślę, że dzisiaj będziesz z niej piła. ...się zaparzała, ona musi w ten sposób też pozbędzie się chyba też tej... Wędzenia. ...tego zapachu wędzonego. No i będziemy... No i wszystko wiemy, co jak. Tymczasem, cóż, wykorzystuję ceramiczne naczynko. Już Wam pokażę, mam zalane. Stara wraca do łask. No, ta jest sprawdzona, niezawodna. Zalana nie wrzątkiem, bo odczekałam, ale... Tu czwartek, 18 kwietnia, witamy się z Wami z chłodnego Śląska. U nas 4 stopnie na termometrze, powiem Wam. Widziałem już dzisiaj ludzi, którzy mieli rękawiczki nawet założone. Po prostu jakiś powrót zimy jest. Od razu lepiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Marzenka ustawia fotel i mówi, że tak, od razu czasami lepiej. Ja nie wiem, od czego to zależy. No jak to, czego? Przecież auto było w serwisie. To sobie ktoś podjeżdżał, to co ustawił pod ciebie. Myślisz? I no. To dlatego. No to jak jest auto w serwisie, to notorycznie mam przestawiony fotel i to ja nie mam żadnego problemu, wiecie. To nie jest, że tam uwagę. Ale się to odczułaś. Ale dzisiaj tak siadam i za bardzo jestem taka odchylona. Ja nie lubię za bardzo takiej zrelaksowanej pozycji. Ja też nie lubię tylko ja lubię, wiecie, taki... O. Spionowana. Ja w ogóle powiem Wam, że coś te fotele tutaj są jakieś takie, albo ja mam źle ustawione, no właśnie na wysokości dysku. Tak? I mnie, słuchajcie, plecy bolą, jak tu dłużej siedzę. Muszę jakoś dupsko, że tak powiem, wciskać w ten fotel. Coś się z niehalo. Nie można ładnie powiedzieć. No jak, tyłeczek. Nie, zadek. A, zadek, dobra. Dobra, w każdym razie startujemy, słuchajcie. Ktoś mi teraz napisał na Instagramie, że na weekend zapowiadają upały. Ale to jest możliwe. Słuchajcie, to jest możliwe. Ja już założyłem swoją czapeczkę, o teraz tu pani jeszcze podjeżdża, nie przejeżdża. Czapeczka założona, słuchajcie, bo zima jest. Idziemy jeszcze na małe zakupy śniadaniowe i obiadowe, bo dzisiaj na obiad jest kurczak curry, a do tego kurczaka z Michaśką my będziemy mieć, no właśnie, tak powinny być chlebki naan. Ale nie ma chlebków naan, więc będą jakieś inne chlebki będą, ale też będzie dobrze smakowało. A jeszcze wiesz, po co muszę iść? Muszę jeszcze iść po bilecik, ponieważ na Lidlu wiadomo. Nie tylko na Lidlu, na Biedronce też trzeba sobie zawsze pobrać bilecik, żeby nie zabulić za ten, za parking potem. Bilecik jest, więc trzeba go teraz tylko dać za szybę. Właśnie spotkałem panią, która powiedziała, że już miała okazję zapłacić kiedyś za taki parking. No tak to niestety bywa. Twój tata też miał okazję zapłacić za parking, nie? Czy nie zapłacił ostatecznie? Nie, no ostatecznie nie, ponieważ ja informowałam się tam w tym, wiecie, samym... Po linii. Tak, na linii i tam poinformowano mnie o tym, że jeżeli to jest pierwszy taki mandat, to można to anulować. To jest gratisik. Nie, no można anulować ze względu na to, że po prostu ktoś nie wiedział, że jest parkomat. No, także może być nawet taka niespodzianka, ale lepiej ten bilecik wziąć. Ale słuchajcie, jak myśmy tu, jak nam się tu zepsuło auto, zimą to było, nie? Jakoś w grudniu. No. Nie, w styczniu to było. To słuchajcie, ja tu chodziłem co dwie godziny po bilecie, bo tu jest taki plus, że się nie wpisuje rejestracji, tylko się po prostu bierze bilecik za szybę. No. I co dwie godziny tu latałem, no bo wiecie, auta nie ruszysz. Na lawy to czekałeś. I na lawy to czekaliśmy. Dobra, idziemy. No powiem Wam, tu takich chlebków się raczej nie kupi. Jaśka mówiła, że niby są w Kauflandzie. No. Nie, a w ogóle nie wiem, czy widziałaś, ale te pączki z tym, to są orzeszki pistacjowe, robią furorę na TikToku. Z
tym te pączki? No. Czy są takie pyszne? Nie wiem, ale widziałem tego mnóstwo. Cebularze. O, cebularze, u nas znajdziecie przepis na pyszne domowe cebularze. Muszę zrobić. Dobra, nie wiem, co tu wziąć. Ale myśmy kiedyś z Miaśką mieli do tego... O, wiesz co weźmiemy może? Tu coś jest. O, takie coś jest. A to jest tortilla zwykła, nie? No tak, chyba tak. A może taki chlebek, to weźmy. To też jest dobre. W piekarniku się styknie, ale jeszcze jest taka wersja. Co? Nie wiem, czym się różnią. No, ta jest jakby taka bardziej... No bo ta jest, wiesz, widzisz, tu jest inna mąka. Decydujemy się na tą razową. Znaczy ja się decyduję, myślę, że Michał się będzie smakował. Kiedyś mieliśmy te pity do tego i powiem wam, bardzo twarde były, nie było to dobre. No ale to w piekarniku chyba sobie zrobimy. Tak, no w piekarniku cykniemy i będzie gotowe. Przygotowanie, piekarnik, 5-6 minut. Dobra. Dobra, to idziemy. Do koszyka. Jeszcze weźmiemy maliny, to są takie bardzo ładne. Maliny bio jest napisane. Ale powiem wam, że wyglądają bardzo apetycznie. Takie cuda. I jeszcze może... Aha, czy wziąłeś dwie maliny. One ładnie wyglądają i dobrze smakują. Jeżyny weźmiemy dzisiaj, nie? Tak, a ja winogrona. A ty winogrona. Dobra, mi się tak, powiem ci, jak źle mi się tak trzyma ten telefon jak kosik. No ale dobra. Jeszcze pomidorki wpadną, jakieś ładne. Bardzo dobre. Są miękkie skórki, słodziutkie, także myślę, że będą idealne. Jeszcze wpadnie mortadella, można tu jakiś ser ogląda. Właśnie ser robiola, ja jeszcze nie jadłam takiego sera. Ja już go chciałem kupić jak ten, jak kupowałem ten ostatnio. I powiem ci, jest ostatni, ja go po prostu wezmę, żeby skosztować. No bo mieliśmy ostatnio ten ser i powiem wam, mnie on nie potrzebny. Mnie smakował, a Marzenka mówi, że nie za bardzo. No mnie nie. Bardzo charakterystyczny, znaczy, smak taki... On wygląda jak pieczara, nie? Ale no, jakoś mi nie potrzebny. Tu chodzi o to taki posmak wędzenia tego. No to nie za bardzo. Dobra. A jeszcze tu jest taka pinsa, popatrz. A, to podejrzane. Może to bym wziął. Pinsa. No może to wezmę, no. To jest ciasto pszenne. Z oliwą z oliwek też, nie? A na zakwasie czy nie? Nie, ciasto pszenne. No to nie, zabiorę tamto. Wziąć ci tę mortadelę? Chcesz tę mortadelę? Tamta pinsa odniesiona. Bierzemy tą z lodówki, ponieważ stwierdziliśmy, że skoro jest w lodówce, to może ma mniej konserwantów. No bo z jakiegoś powodu w tej lodówce jest. Także mam nadzieję, że będzie pysznie. Czyli dzisiaj na śniadanie mortadela. Wzięłaś tą pinsę? No nie wzięłam ci. No to sobie. A ja myślę, że ty bierzesz. No biorę. Bo to taka przypieczona, dlatego wziąłem. O, a to jako ładna. A, wszystko ładne. Ale ładne, dobra. To gotowe. Idziemy dalej. Pomidorki. Szczerze powiem, że już myślałem, że nie zapalimy w tym piecu. A tu proszę bardzo, trzeba jeszcze co prawda udziubana, brudna. Bo mówię, wyczyszczę później. No ale trzeba było zapalić. Śniadanie już przygotowane. Śniadanie gotowe, zapraszam. Dzisiaj jest mortadela. Naczelna kucharka. Mortadela, bardzo ją lubię. Ona jest w Lidlu, w tym tygodniu włoskim zawsze dostępna. No i ale tak chyba też jest, nie? Właśnie nie wiem, czy jeżeli nie ma tygodnia, to jest dostępna. Tego nie powiem, ale ja ją bardzo lubię. Jak na przykład gdzieś jesteśmy na wyjeździe i idziemy na obiad. I na przykład jest pizza do wyboru, to zawsze szukam pizzy z mortadelą. No, ale nie zawsze jest. Także ostatnio mam fazę, bardzo lubię. Oczywiście na tym dobrym chlebie dzisiaj jest, także ja sobie tak, ten przenożytni, on jest przepyszny. Do tego pomidorki, sałata, papryka pieczona, moja ulubiona herbata. Przystępujemy do śniadania. Marzenka, słuchajcie, była taka głodna, że teraz bierze się za kwiatki. Nie wiem, o co chodzi. No. Nie, troszeczkę tylko spryskałam. Właściwie nie pamiętam, jak się nazywa ten kwiatuszek. Kiedyś go Michasia kupiła w Ikei. A to nie ma naklejki na tym? Na doniczce? Właśnie, ty. Dobra, słuchajcie, ja robię kanapkę wersja Marka, czyli musi być zieleninka, bo bez Krucia zieleninki... Krucia rozeja. No to widzisz, to wszystko wiesz. Dobra. I taka wersja z zieleninką od razu lepiej wchodzi. Ja powiem szczerze, że kiedyś jakoś nie byłem zwolennikiem takich
kanapek z dużą ilością zieleniny, ale teraz jakoś mi to zasmakowało i powiem Wam, że śniadanie bez zieleniny to śniadanie stracone. Chyba, że na mieście na przykład się je, tak jak ta kanapka Ruben, nie? No to tam niestety nie ma dużo tej zieleniny. No bo ona jest dosyć konkretna, ale jak nie? W domu, powiem Wam, to lubię się obłożyć zieleniną, także... Ja jem, Marzena jeszcze nie wie co, kwiatki stoi. To jeszcze śniadanie jest zjedzone. Czas się wziąć za robotę. Czyli montaż vloga na kanał Michasi, ale powiem Wam, załatwiłem się na cacy. Nie zabrałem swojej myszki z tamtego komputera. Ta niestety myszka, to jest takie dziwne ustrojstwo. Ją kiedyś tu kupiłem, ona fajnie działa z PC-tem, ale z Maciem to się za Chiny nie chce połączyć. Więc no niestety, trzeba będzie się posłużyć tym touchpadem, a nie cierpię, powiem szczerze. Nie dość, że powiem tak. Przyzwyczaiłem się jakoś do Maca. Jakoś to funkcjonuje, nie? Ale szału nie robi, ale bez myszki to już jest taki wyczyn do mnie. Marzenka to znowu bez myszki montuje filmy. Ona ciacha cyk, cyk, cyk i gotowe. Ja to tu się gubię po prostu. Ten touchpad, nie wiem, gdzie prawy przycisk, gdzie lewy przycisk. Wiecie, 3 palce, 4 palce. Oni tak jakoś to opatentowali sobie, że kiepsko. Ale dobra, próbuję montować, może coś z tego. Nie ma tak źle. Daję radę. Już prawie 11 minuta filmu zmontowana. I powiem szczerze, że zaczynam lubić MacBooka. Tak? No, a nie widać cię dopiero teraz. Zaczynam się w zasadzie przekonywać zarówno do MacBooka, jak i w ogóle do całej tej marki. Bo Marzena świadkiem, nie? Jak telefon wymieniłem, to słuchajcie, dobre pół roku klął na ten telefon. Mówię, a na pracę na komputerze to do dzisiaj. No, znaczy, no, jeszcze nie ogólnie jestem taki... Ogólnie narzekasz. Bo wiesz, czego ja tu nie czuję? Ja, słuchajcie, od dziecka korzystałem z peceta i się nauczyłem do niego i biegle, wiecie, to już zamkniętymi oczami. A tu po prostu to jest do mnie magia, ten komputer. Ale jakoś daje radę, no i ja daje też się. Ja przez lata z pecetów korzystałam. Ale ty praktycznie wystartowałaś na Macu montaż. Ale jeżeli chodzi o montaż właśnie filmów, to rzeczywiście zaczęłam od Maców. No. Maca. I nie tego Maca. To idzie dużo lepiej niż u mnie. Kawka już wypita. Teraz wzięłam aparat, mówię, że Wam to pokażę. Bo ja sobie, słuchajcie, coś tutaj przywiozłam. Przywiozłam tykwę. Ta nowa, ona właśnie się, nie wiem co się robi, ona się przygotowuje do pierwszego użycia, natomiast ten zestaw sobie tu przywiozłam, czyli bombillę i tykwę, to jest ceramiczna tykwa, a tamta, którą mam, ona jest z naturalnego owocu, z tykwy. I ona musi być przygotowana najpierw do pierwszego użycia, więc ona przez 24 godziny teraz namacza się ona razem z yerbą. Przywiozłam sobie tu, bo mówię, jak tykwę biorę, no to muszę wziąć też yerbę. I wzięłam yerbę, słuchajcie, taką, bo mam very strawberry. Słuchajcie, teraz miałam, bo ja się przestawiam. Ja się też przestawiam. Wchodzę w nowe tryby. Właśnie tego vlogowania takiego z krótkich wejść. I za bardzo się rozgadałam. Ale to jest moja yerba, którą już piłam, bo ona już jest testowana przeze mnie. Ona jest z jarzębiną. Czekajcie, tu przeczytam sobie ginkgo biloba. I yerby tu jest 93%. Także sporo. Bardzo dużo. To jest chyba największe stężenie, że tak powiem, yerby. Dobra, zabieram się za robienie. A ja tu wyczyściłem Marzence. Tak, wyczyściłem. Patrz, jaka piękna paterka. A to mieliśmy jeszcze z nagrania, nie? Tam piękna. To były takie... Przepiękna patera. No. A wracając jeszcze do tej mojej tykwy, ona się tam robi 24 godziny. Dzisiaj przyjdę, to sobie dokończę to przygotowywanie do pierwszego użycia i spróbuję, jak to tam się zaparzy i jak będzie smakowała yerba. Mnie jest ciekawy ten smak, jaki będzie. Ciasto. Babcia Basia. Dzień dobry, witam Państwa. Ja biorę to ciasto. Dzisiaj w nieco innej odsłonie, w poziomie, bo zawsze babcia Basia była w pionie. Z rabarbarem. Pieczone własnoręcznie. Pierwszy rabarbar w tym sezonie. Ja już mam drugi, tak? Także słuchajcie, u nas babcia Basia odpowiada za tego typu ciasta, a dziadek Marian za torty. Który właśnie też przyszedł. Każdy ma swoją funkcję. Każdy ma swoją rolę. Każdy mu co innego wychodzi, nie? Ale tu ciepełko czujesz? Bardzo. Dla mnie bardzo. A co, za ciepło? Nie, bardzo przyjemnie. No, tu się, powiem szczerze, że tak hajcuje. O, proszę.
drzewo idzie, teraz się rozpaliło, to jest dobrze, ale wcześniej było kiepsko to rozpalić, no. I jeszcze proszę bardzo, co tu mamy? Smalec. Domowy smalec, tu Marzynka przyłożyła resztkę, co była. A żebyś wiedział, do baby wielkanocnej. No właśnie, to był smalec do baby wielkanocnej, a ten będzie już, nie wiem, taki wakacyjny. Także takie cuda jeszcze wpadło, tam jakieś dyskusje się toczą. Nie, do biszkoptu nie za bardzo, bo będzie smaczek taki nie za ten, ale do baby powiem wam ciasta drożdżowego idealnie. No ale właśnie ten tłuszcz powoduje, że to jest wtedy wilgotne i długo takie świeże w babie. Babcia Basia w drugiej odsłonie. Tak, odsłona numer dwa. Babcia się kupiła taką bluzeczkę, tak. I pokazuje tutaj synowej. A z tyłu jak się prezentuje bluzeczka? O, to ma ładne to takie bluzeczki. Babcia Basia już poszła. Film Daily Vlog, który właśnie teraz oglądacie, jest praktycznie zmontowany. Jeszcze tylko zostało dołożyć to, co będzie z kolejnej części dnia. A co będzie dalej? Otóż teraz już biorę się za fugi w łazience. Mianowicie muszę te fugi zdemontować. Tyle, co się da. No i trzeba będzie jutro wtłoczyć tu pod tą kafelkę. O, trochę chyba widać, jak ona chodzi, pracuje, widzicie? Tu wtłoczę ten beton, który kupiłem ostatnio. Zostawimy to na weekend, ładnie to się zastygnie i myślę, że będzie wszystko dobrze. Te kafelki wszystkie tu są stabilne, jedynie ta kafelka, ta jedyna, która jest taka, no, leciwa. Znaczy, wiecie, no po prostu ona się odparzyła pod wpływem czasu od podłoża, bo tu nie ma betonu jako takiego, tylko była po prostu płyta OSB pod spodem. No i oczywiście sprzęty do tej pracy są banalne, rękawice i śrubokręt, bo wystarczy po prostu podważyć tą fugę i myślę, że ona bez większego problemu wyleci. I wyczyszczone. Może one nie wyglądają czyste, ale chodziło o to, żeby się pozbyć tych popękanych fug. Jak widać, tu otwory szczeliny są dosyć duże, więc bez problemu będzie szło to tutaj wtłoczyć. I teraz tak, ten środek się rozrabia z wodą. 5 minut się go miesza. W ciągu godziny go należy zużyć. W tym czasie szczeliny się moczy wodą. Tak, żeby to nie było suche. Wszykuje się ten środek. No i czas schnięcia 24 godziny. Zatem jutro to dopiero zrobię. A dzisiaj trzeba będzie tu chodzić trochę, że tak powiem, delikatniej, żeby nigdzie te kafelki nie pękły. No, także to jest przygotowane. To czeka na jutro. Sobie tu zostawię i jutro będę działał dalej. Szczerze, że jest kiepsko, wieje, chyba słyszycie. Chłodek jak był, tak nadal jest. Myślałem, że się ociepli trochę, a w ogóle dzisiaj słyszałem teraz w radio przed chwilą, jak zanim wychodziliśmy z domu, że w nocy mają być przymrozki w całym kraju i jutro też ujemne temperatury są. Muszę kupić taki kabel do auta. On jest bardzo fajny, powiem wam, ponieważ tutaj końcóweczka ma zmienny, jak widać, zmienną końcówkę i szerokie i normalne USB. No i tu można ładować zarówno iPhone'a, jak i nowego 15 iPhone'a, no i stary jakiś telefon. Także bardzo fajny kabel, sprawdzony, biorę, bo szukałem i powiem wam, na pierwszy rzut oka nic nie było, tylko taka wersja, ale ten 45 zł kosztuje, no i bez wymiany, tutaj zmienionej końcówki, a ten kosztuje 15 zł i z wymienioną końcówką, więc biorę. A tu jeszcze teraz patrzę, to jak selfie, 360 stopni. Pytanie, czy on śledzi twarz, czy trzeba obracać, ale z tego, co widzę, to on chyba śledzi. 60 zł niecałe kosztuje. Muszę poczytać tu. No fajna rzecz, bo powiem wam, można ustawić i wtedy... No, muszę to przemyśleć. Fajne rzeczy tu są, szczerze powiem. Moje klimaty. O, tu też jest taka końcówka, ale ta już 21 kosztuje. I tu są tylko dwie. Aha, jedno wejście
i dwa wyjścia. Taka jest. Nie, to jest zdecydowanie lepsze. A to chyba wezmę, powiem wam. No, fajne. Widzę, że Marzenka... Kabelek znalazłem taki, widzisz, tu jest wymiana końcówka. Aha. Dla auta będzie idealne. To jest ten sam, co jest w domu. Dobra, no to się przyda. I patrz to, taki strojak z cyrki 360 stopni, sam się obraca chyba. Mam taką nadzieję. No to musimy wypróbować dzisiaj. No, to jest bardzo praktyczne, może być. Teraz do naszej działalności idealne. Aha. Bez aplikacji działa, nie wiem jak to w ogóle działa, jak się to obraca. Czy to się w ogóle obraca samo, czy nie? Nie, nie, z tego wynika, że tak, ale... No ja nie wiem. Czy jest, samo, czy trzeba jest napisane, sobie... widzisz? Face follow. Aha, following, aha, no. A ty co kupiłeś? A ja oczywiście. Szumatki. Szumatki. Właśnie płyn do czyszczenia zmywarki, ale szukam też płynu do czyszczenia pralki i nie umiem znaleźć. Mhm. I dobra. Gąbeczki. A ja jeszcze też tu poszukać ciekawego, bo powiem wam, bardzo ciekawy asortyment. No to akurat pojemniki. Niektórzy się pytali, skąd mamy takie lampki na balkon, ale tu widzę też są. Prawie 12 metrów, 145 cm, wersja biała i wersja kolorowa i one są chyba na prąd po prostu, bo widzę, że jest ochrona, wodoodporne, ale tak mi się wydaje, że są po prostu na zasilacz jakiś. Nie wiem, gdzie ta informacja by była, czy gdzieś by musiał iść. O, jest zasilacz, proszę bardzo. Także można, jeszcze jest jakaś taka wersja, ale są akurat solarne. Te solarne są akurat. I tu jeszcze są takie, te są też na zasilacz, ale nieco inna wersja. Tu jest 10 lampek, a tu jest tych lampek 16. Kolorowych też 16. Nasza pizza już przygotowana. No właśnie. Dobra, miała lądowanie. Tak, słuchajcie, ja to jest tak, jak się chce jedną ręką coś zrobić i wychodzi jak wychodzi. 5 minut i będzie gotowa. Jemy obiad. A dzisiaj na obiad jest, jak się nazywa? Kurczak tikka masala? Nie. Czekaj 5 minut, bo teraz na. Kurczak w jogurtowym sosie curry. Aha, curry. No właśnie. No widzisz. A ja słuchajcie, 7 minut, ja wam powiem jedną rzecz, jak się daje na, ja tak zauważyłem, przynajmniej na tym starym piekarniku, co mieliśmy, że jak się dawało na 7 minut, to on już w 6 minucie nie grzał na przykład, jak się dawało na 5, to w 5 nie grzał. Dlatego my zawsze dodajemy minutkę, dwie, jak ma być 5, to my bijamy 7 na przykład, nie? Także... Także teraz oczekujemy na obiad, a potem biorę się za, słuchajcie, za co właśnie, kupiłem pączka. Pisaliście na Instagramie, że jest obłędny w smaku. Nie wiem. Gdzie myśmy mieli? A, słuchajcie, croissanta. Pamiętasz w Katowicach? Ale ciekawa jestem, jak po przekrojeniu tam się prezentuje ten krem? Ilość tego kremu. To teraz czy po obiedzie? Teraz. Dobra, dajesz. Zresztą, słuchajcie, słyszałem taką teorię, że desery się powinno jeść przed obiadem. O, ja też. Ale właśnie, wracając do tego croissanta z Katowic, pamiętasz? Matka, pytam obłędny krem. No, ale był... No, to było ale to nie, no to jest wiadomo, no, marketowy, więc nie wiem. Ale podobno dobry. No, tego kremu dużo nie ma. No nie, ale tu masz o... No ale wiesz. Dobra, ciaknij go jeszcze tak i spróbuję. Jeszcze? No. Przed obiadkiem. A tak na pewno, tak, żeby każdy się załapał na ten krem. Dobra. O, nawet na... Czy wiecie? A wiecie, jak ja lubię pączki? No. Na sucho, bez nadzienia. Dobra, jadę. Dobry w smaku. Tylko szkoda, że ten krem jest taki zbity. Ale smaku? Jak go oceniasz? Bo mnie pierze w język. No, więc dużo chemii. No ciasto jak ciasto. Ja wam powiem, że ja szczególnie za pączkami nie przepadam, a jak pączki to po prostu ja tylko wyżeram ciasto, a na dzień odkładam. No jeżeli ktoś lubi, to dobry, ale no dla mnie... Ale nie, słuchajcie, ja wam powiem jedno. Nie jak w przyszłym tygodniu się uda, podjedziemy do Katowic, tylko to nie może być poniedziałek, bo tam poniedziałki zamknięte. I może będzie croissant
właśnie z pistacjowym nadziejem, ale powiem wam, tamten tam krem... Ten krem jest luźniejszy w konsystencji. Taki lejący, ale jaki smak po prostu, że Marek rozpływa się jak beza w kawie. I croissant znika. Bardzo dobre. No ten jest taki smakowo ok, ale czuję, że mnie piecze. Tylko nie wiem, czy mnie piecze sam krem, czy mnie piecze ten pączek, nie? No bo te marketowe pączki są takie, no wiadomo. No ale sam krem w smaku jest bardzo pistacjowy. To jest ten moment, kiedy przyszedł czas na test tego super sprzętu. I już wiem, jak to może śledzić faktycznie, ponieważ tutaj jest kamerka wbudowana. No i ona prawdopodobnie twarz rozpoznaje. Pytanie tylko, czy w ten uchwyt mi wejdzie iPhone, bo iPhone, jak wiadomo, jest szerokim telefonem, ale w sumie powinno raczej wejść. Za chwilę wezmę drugi telefon, no i sprawdzimy to. Tutaj chociaż nie wiem, czy tego się nie ładuje, bo tu już widzę, to nie jest na baterię, tylko jest na akumulatorach wbudowany, kabelek jest, ale nie wiem, czy on jest wystarczająco naładowany, czy nie. No, majątku to nie kosztowało, a jeżeli by to faktycznie miało działać tak jak tu jest przynajmniej napisane, bez aplikacji, bez kabli, rozpoznawanie 360, no to ciekawy jestem. Dobra, przetestujemy to za chwilę. Wszystko podłączone i powiem wam, jestem pod wrażeniem, jak za sprzęt za 50 zł. Tu jest zbudowana kamerka, naładowane już było. Teraz dobra, ja muszę się przesuwać. O, no i faktycznie to śledzi mnie. Nie no, fajnie działa. Nie? No ale jak fajnie. Dwie twarze, to wariuje. A idź teraz w prawo. Nie, twoją twarz będzie rozpoznawał. Bo ty może jesteś bliższą, jakby no. Na tym poziomie, nie? A ja jestem troszeczkę dalej. No, powiem wam. Robi na mnie to wrażenie. Teraz będzie śledziło mój brzuch. A to musi być... Nie, to się na stole kładzie, nie? To... Tak, i tu widzę ten ruch. Można no. do statywu chyba przypiąć. Można? Znaczy wkręcić, chyba można. Nie tam wiem. Jest źruba, bo to jest skręcane tam było. No to za 50 można... zł, ja ci powiem, technologia kosmiczna. Śledzi mnie. No i iPhone, jak widać, wchodzi. No fajnie. Robi robotę. To znaczy, no, tu by się przy... Myślę, że statyw będzie idealnym rozwiązaniem. No i spoko. Nie, teraz muszę klęczeć, bo wiecie, no to jest dosyć nisko, bo na blacie stoi, ale śledzi ok. Nie wiem, co o tym myśleć. Ja uważam, że fajne. W jakiej cenie to było? 56 zł. No to nie, jak na tak zaawansowaną technologię, to myślę, że dobrze, nie? Bez aplikacji, bo na przykład my mamy takie coś, no pamiętasz? Do dużego statywu jest taki sprzęt, ale tam jest aplikacja potrzebna, telefon trzeba podłączyć, uruchomić to i on wtedy śledzi. Ale to wiecie, jak już trzeba się tyle rozkładać ze sprzętami, to zaczyna to być no, uciążliwe. A tu proszę, wyciągniecie i możecie sobie o rączki wolne. No, fajne. Ale pionowo też może być. A to telefon sobie ustawisz jak chcesz. O, teraz się obrócimy troszeczkę i Marek będzie, no nie wiem, teraz będzie pod kątem, bo mi się nie zmieści z racji tego, że iPhone jest trochę za dużym telefonem. Czy wy to słyszycie? Jak zimno, na balkonie byłam, ale jestem bardzo zmartwiona. Bo i tak już jestem zmartwiona podwójnie. Czym? Dlatego, że jest zimno. To już wiemy od wczoraj. Po pierwsze i po drugie, martwię się, że z moich hortensji jednak nic nie będzie. No, chociaż jedna osoba mi pisała o tym, że zaczęły jej w ogródku marznąć jakieś kwiaty, już to nie pamiętam jakich, i mnie pocieszała, że moje są jednak na balkonie, to może trochę bardziej ukryte. No, tak. Co mam się przymrozek. No i bardzo się obawiam tego, że pomimo, że się starałam, wiem, że nie za bardzo. A ja myślę, że wyjdzie coś z tego. No mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie, ale jestem pełna obaw, dlatego że są takie bardzo niskie temperatury. I pomimo, że ja nie mam takich gruntowych, że tak powiem, tylko doniczkowe. Tylko w doniczce może być gorzej, bo te korzenie są bliżej, wiesz, no może, ścianek może. I zmarzną. Dobra, także no zobaczymy, co będzie, ale właśnie Marek nie ma takich zmartwień. A Marek poprawia sobie fryzurkę? Nie, bo patrzę, słuchajcie, ale... że mam fryzjera. I tak, już, bo jutro fryzjer. I wiesz, co ja ci powiem? Ja ci powiem, że jak masz troszeczkę dłuższe, to właśnie fajnie, bo tak można sobie zaczesać. Na przykład na żel to wziąć. No, ja uważam, że okej, okay, tylko tak po prostu lepiej. Ty nie stosujesz takich rzeczy, nie? A ja ci powiem coś innego i wam też powiem. Jak ja już widzę, że rano mi się te moje włosy jakoś lekko, tak wiecie,
Zaczynamy to robić wylew. To znaczy, że lada chwila przyjdzie SMS, że jest fryzjer. I dzisiaj przyszedł. No i dzisiaj przyszedł. Mhm. No to fajnie. Także widzicie, jutro idziemy do fryzjera na wielkie cięcie. Nie wiem co będzie, ale chyba ale nie. Ale u ciebie nie ma spektakularnych zmian. No. Ja to bym mogła zrobić spektakularnie. Ale to co ja mam zrobić? Na łyso się ogolić? No zafarbować, na łyso. Nie, na zielono. Takie cięcie, wiesz, tutaj jest takie wygolone, a tu mają na przykład dłuższą grzywę wtedy, nie? No to ja też tu matki wygolone zawsze mam. No, ona się teraz. Co? Suszyć musi się. No ale w takich warunkach się nie wysuszy szybko. Musi się dobrze wysuszyć i wtedy już będę robiła. Wysuszy się. Tak, chociaż ja ją wycierałam, bo też. Daj ją do piekarnika. Nie, absolutnie tu jest ten, nie. Aha, do piekarnika. Ale nie będę. Kończymy tego vloga. Daily vlog. Pierwszy taki daily vlog. Naprawdę, ja jestem ciekawa, myślę, że Marek też. Jak była taka forma. Tak, jak wam się to podoba? Bo no w sumie. To jest daily vlog, ale... To będą prawdziwe daily vlogi. Znaczy zawsze były prawdziwe, tylko były pionowe. Taki dzienny vlog. A Marzenka miała vlogi. One się różnią od vlogów tym, że no, są właśnie częstsze. A po pierwsze, a po drugie, daily vlogi były zawsze w pionie, teraz są w poziomie. Jestem bardzo ciekawa, jak wam się podoba ta forma. Jaki będzie odbiór w ogóle. Dajcie łapkę w górę, to będzie dla nas też sygnał. I koniecznie napiszcie, co o tym sądzicie. Po tym pomyśle. Czy to jest głupi pomysł, czy dobry pomysł? No to czekamy. Także koniecznie czekamy na wasze komentarze. Jutro widzimy się już w typowym daily vlogu jednodniowym. Od jutra to startuje, że tak powiem, dzień za dzień. Natomiast ten dzisiejszy był wyjątkowy, bo jeszcze był łączony. Czyli mieliście tak naprawdę dwa dni, z racji tego, że to był taki okres przejściowy, tak sobie go nazwaliśmy. No i słuchajcie, nie wiem czy zauważyliście, ale częściej w daily vlogach pojawia się Marzenka. O, i ktoś dzwoni, także do zobaczenia jutro. Na razie, pa!